Cześć, z tej strony Max z firmy Arkham Cars, a w dzisiejszym odcinku pytanie, dlaczego zima jest najlepszym okresem na zakup kabrioletów? Zaczynając nasz dzisiejszy odcinek, na początku pokażemy, co w tym momencie akurat znajduje się u nas na placu, co ciekawego można zakupić w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza propozycja BMW X1, rocznik 2018, napęd X-Drive 2.8i, czyli dwulitrowa jednostka, samochód uszkodzony lekko z przodu oraz z tyłu, wszystko zakupione jest na oryginale. Przerobiony jest full wersję europejską, bardzo ładny egzemplarz, w bardzo fajnych pieniądzach można zakupić te pojazdy BMW. Jeśli chodzi o wersję X, w Stanach Zjednoczonych znajdują się także X2, X3, X5, X6, aż do X7, czyli mamy całą gamę tych pojazdów, jeśli chodzi o import ze Stanów Zjednoczonych. W większości oczywiście są w benzynach oraz automatyczną skrzynią biegów, ale także, jeśli ktoś śledzi naszego Instagrama czy Facebooka, mógł zauważyć, że kiedyś mieliśmy tutaj także diesle, jeśli chodzi o te egzemplarze, więc naprawdę bardzo ciekawe pojazdy, jeśli chodzi o import ze Stanów Zjednoczonych. Kolejnym pojazdem jest Mercedes wersja GLC, rocznik 2019. Właśnie przyjechał do nas niedawno, samochód praktycznie w ogóle nie uszkodzony, tak jak widać uszkodzeń nie widać zewnętrznych. Dostał jedynie od dołu po chłodnicach, one są do wymiany, więc tutaj bardziej mechaniczne uszkodzenia niż takie blacharskie. Do wymiany będą tylne lampy, które będziemy wymieniać już na europejskie wersje. Poza tym tylko i wyłącznie konwersja języków i przerobienie go full już w wersję europejską, więc bardzo ładny egzemplarz, tak jak powiedziałem, z niewielkimi uszkodzeniami. Troszeczkę droższa aukcja, ale finalnie tutaj mamy dużo mniejszy koszt naprawy, więc my zawsze z Kamilem także gdzieś z klientami mówimy, że czasem lepiej dać troszeczkę więcej na aukcji, a kupić samochód z mniejszym uszkodzeniem, niż kupować większe uszkodzenie, a dawać sporo mniej. Oczywiście wszystko trzeba zrównoważyć kosztowo i to wszystko sprawdzić. Jeśli chodzi o tą wersję, to przeliczyliśmy to tak, aby troszeczkę więcej dać na aukcji, a jak najmniejsza była naprawa. Pojazdom mało uszkodzonym na aukcji trzeba się dobrze przyglądać, ponieważ takie samochody mogą być tak zwaną miną, które występują na aukcjach, dlatego warto sprawdzać, warto dobrze oglądać pojazdy, żeby nie kupić po prostu takiego pojazdu, bo niestety wtedy dochodzą nam niespodziewane koszty, które bardzo nam rozciągają budżet i wtedy no niestety, ale nie zawsze opłaca się zakupić taki samochód ze Stanów Zjednoczonych, ale powiedzmy, że to są praktycznie przypadki bardzo znikome, tutaj nie zdarzające się, więc myślę, że nie powinno być żadnego problemu z tym. Naszym kolejnym pojazdem i finałowym, jeśli chodzi o ten odcinek, jest Ford Mustang wersji GT kabriolet. Tak jak widać, tutaj pierwsze pytanie padło na samym początku odcinka, dlaczego warto kupować kabriolety na zimę. Samochody przejeździły sobie całe lato i najwięcej szkód powstało właśnie w lecie takich pojazdów, więc coraz więcej pokazuje się ich na aukcjach. Można zakupić ich naprawdę sporo więcej. Wiadomo, w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o pogodę i o Florydę czy Kalifornię, ona jest praktycznie cały czas tam jest ciepło, ale powiedzmy, że w okresie letnim jest najwięcej kabrioletów na drogach i jest najwięcej wypadków, jeśli chodzi o takie pojazdy. Dlatego można znaleźć bardzo dużo samochodów na aukcjach, bardzo przyzwoitych pieniądzach, jeśli chodzi o zakup. Zakup takiego kabrioletu teraz w tym okresie też jest dobrym wyborem, ponieważ będziemy mieć taki bardzo fajny, dłuższy okres czasu na naprawę takiego pojazdu. Naprawy nie są zawsze szybkie, czy miesiąc, czy półtorej. Czasami się naprawy rozciągają nawet po 2-3 aż do 4 miesięcy, trzeba być tego świadom. Akurat głównie tu chodzi o kolejki, więc to jest ważne. Taki samochód można bez problemu sobie przygotować przez zimę. Można naprawdę bardzo dużo w nim zrobić dobrej pracy i później na lato mieć naprawdę bardzo fajny samochód. Jeśli chodzi o ten egzemplarz, zostanie wysłany on do Niemiec. Tutaj akurat mamy klientkę z Niemczech, która sobie zamówiła ten pojazd. Znalazła akurat naszą firmę przez internet. No i tutaj wybraliśmy taki pojazd, akurat konkretnie bardzo się spodobał. Niewielkie uszkodzenie, tak jak widać, praktycznie jest rozłożony cały przód. Główne uderzenie było tutaj draśnięcie po lewym błotniku, czyli mamy błotnik do wymiany. Maskę generalnie wygląda do odratowania, ale na to będzie musiał zerknąć blacharz. Kompletny zderzak będzie do zakupu i poza tym przeróbka oczywiście lamp przednie, tylnie. Tu już musi wejść pełna konwersja i to taka naprawdę dobra, ponieważ idzie to na Niemcy, więc tam generalnie jeśli chodzi o
papierologię. Na początku musi tutaj z pełną dokumentacją iść klient do autoryzowanego serwisu, aby otrzymać papiery COC. Dopiero z takimi dokumentami będzie mógł dalej starać się o rejestrację pojazdu. Oczywiście iść na TIF, który jest szczegółowo sprawdzany, więc tutaj naprawdę taki pojazd musi być zrobiony naprawdę bardzo dobrze. Idąc tutaj dalej, tak jak widać, tutaj uszkodzeń praktycznie nie ma w ogóle. Wersja, tak jak wspomniałem wcześniej, GT, czyli 5-litrowy silnik. Bardzo ładnie się prezentuje środek, bardzo zadbany. Dach, jest to rocznik 2007. Nie wiem jeszcze, nie patrzyłem dokładnie, czy ten dach był wymieniony w nim, czy nie, ale dach jest w idealnym stanie, jeśli chodzi o kabrioleta. A tak jak wiemy, dachy w kabrioletach no, bardzo często, niestety, ale się niszczą. Tutaj akurat w tym egzemplarzu jest naprawdę w idealnym stanie. Jeśli chodzi o środek, skóry jedynie troszeczkę brudne na miejscu kierowcy, ale poza tym nie są w ogóle poprzecierane. W bardzo dobrym stanie jest tutaj to wszystko. Wersja manualna, więc przy tym silniku kolejna bardzo fajna zabawka. Tu już mamy połączenie i silnika, i skrzyni, i dodatkowo kabriolet, więc bardzo ciekawy egzemplarz. Jeśli chodzi o taki rocznik zadbany, nie ma akumulatora, więc nie obniżają się nam szyby, dlatego trzeba ostrożnie zamykać zawsze drzwi. Żeby tej przypadkiem szyby nie stłuc. Tak jak powiedziałem wcześniej, warto w tym momencie kupować kabriolety. Jeśli ktoś jest zainteresowany takim pojazdem, zapraszamy do kontaktu. Na pewno znajdziemy jakąś ciekawą ofertę, których jest w tym momencie naprawdę sporo, jeśli chodzi o wystawione aukcje. Nie zawsze to muszą być nowe samochody. Tak jak widać, tutaj samochód jest rocznik 2007. Jest w bardzo ładnym stanie, bardzo fajny egzemplarz. Nie zawsze jest opłacalne ściąganie tylko i wyłącznie nowych samochodów. Jeśli chodzi o znalezienie bardzo fajnego egzemplarza, to czasem warto popatrzeć także na starsze, tak jak właśnie tutaj ten, który się naprawdę bardzo ładnie prezentuje. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli chcielibyście zobaczyć coś innego u nas, macie jakieś pomysły na kolejne filmy, zapraszamy do komentowania. Na pewno jakąś propozycję wybierzemy i nagramy jakiś ciekawy inny odcinek. A w tym odcinku to by było na tyle i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!